Chciałby pan zekranizować jakąkolwiek grę? Ja nawet nie gram w żadne gry komputerowe. Myślę, że zacznę to robić, jak zacznę mi szwankować pamięć, bo przeczytałem w jakimś artykule, że to jest świetne ćwiczenie na pamięć dla starszych ludzi, albo rozwiązywanie krzyżówek, których nienawidzę, albo grać w gry komputerowe. Także jak nastąpi ten moment, kiedy będę miał kłopoty swoją własną pamięcią, pierwszą rzeczą, którą zrobię, to sięgnę po gry komputerowe. Czy myśli pan, że możliwe jest przeniesienie takich uniwersów narracyjnych jak Trzy kolory Kieślowskiego do świata gier, które dzięki podobnym zabiegom mogą stać się w przyszłości dziełami sztuki? To jest troszkę szerokie pytanie, bo ja zakładam, że każda gra musi być utopiona w jakimś świecie. Ten świat może być zbudowany zbiorowo, ale też może mieć konkretnego autora. Jeżeli mówimy, może bliższym takim porównaniem byłby Władca Pierścieni. No, musiał powstać w jakiejś wyobraźni, jakiś bardzo określony świat, bardzo szeroki, żeby utopić tam tak to skomplikowane narracyjne struktury. Dobra gra komputerowa, mogę sobie wyobrazić to, jest grą, którym widz nie ma poczucia granic, nie ma poczucia końca. To jest coś, co jest uniwersum, takie jak nas otacza w normalnym życiu. Czyli czym bardziej to uniwersum jest dokładnie opisane, tym lepiej. I teraz jest dokładnie pytanie, które jest związane z Kieślowskim. Kieślowski, żeby zrobić dekalog, a potem Trzy kolory, poświęcił całe życie budowaniu pewnego uniwersum, ale to w jego wypadku było bardzo jasno określoną drogą. To był twórca, który bardzo lapidarnie, może przesadnie, może to jest przesadna definicja, ale ja zawsze go tak rozumiałem, że był to człowiek, który poszukiwał Boga, że on zaczął od filmów politycznych, filmów, w których człowiek był uwikłany w politykę, a kończył w świecie, gdzie człowiek jest uzależniony od pewnych sił i pewnych zjawisk, które są niedefiniowalne. Czyli budowanie, to uniwersum, które on zbudował, czyli Trzy kolory, to jest jednocześnie zanurzenie ludzi w siatkę uwikłań, gdzie do końca mechanizmów ich działań możemy się tylko domyślać. One nie są racjonalnie do wytłumaczenia. Czy film Gattaca był dla pana takim filmem, który miał nacechowanie puentami ze świata gier, chociażby poprzez swoją estetykę? No nie myślałem wtedy o tym. To był film, który za niewielkie pieniądze miał spełnić standardy filmu science fiction. Science fiction w Hollywood to są filmy bardzo drogie, wysokonakładowe. W tym filmie były gwiazdy, ale nie było pieniędzy na scenografię i musieliśmy korzystać z obiektów, które istniały. Zresztą bardzo dobrze znanych obiektów. I moim zadaniem było znalezienie takiego sposobu sfotografowania tych obiektów, żeby one nabrały takiego charakteru science fiction, takiego przyszłościowego, futurystycznego wyglądu. I na tym się przede wszystkim skupiałem. Ale no tak jak, no, jak zawsze, no, mówiąc, bo to pana pytanie dotyczy gatunkowości. No, w grach komputerowych wiem, bo śledzę troszeczkę ten rynek, nie gram, ale śledzę. No bardzo często pojawiają się elementy science fiction. To jest jeden z tych światów, który jest eksploatowany bardzo przez gry. I myślę, że często tak się dzieje, że bohater czy książki, czy jakiegoś filmu potem znajduje przedłużenie w grach. No, w filmie, który ja robiłem, zdjęcia do jednego z odcinków, no ale w ogóle generalnie cała ta seria filmów o Harry Potterze, no jak wiemy też są gry, które na tym bazie zostały zbudowane, czyli książka, potem film, a potem na końcu gra. Krótko mówiąc, chodzi o to, że młody człowiek jakby przechodzi te wszystkie etapy, jakby się nie rozstaje z tym światem. Czy gdyby współcześnie żył Stanisław Wyspiański, tworzyłby gry komputerowe? Gdyby na przykład to samo pytanie było skierowane do Leonardo da Vinci, to odpowiedziałem z całkowitą pewnością, bo dokładnie ten typ psychologiczny artysty, który był zafascynowany zarówno sztuką plastyczną, jak i techniką, no,
gdyby żył w XX wieku, czy w XXI wieku, na pewno by się interesował internetem, technologią, programowaniem. Nie mam żadnej wątpliwości, że tak było. Czy przypadek Kieślowskiego narracyjnie nie jest sfilmowany trochę z perspektywy gracza i możliwości ścieżki odbioru? W grach komputerowych nie wiem, jak to jest. Myślę, że przypadek w każdej dziedzinie sztuki jest szalenie ważnym elementem. I teraz kwestia definicji przypadku. Czy mówimy, bo przypadek brzmi trywialnie. Możemy równie dobrze użyć określenia iluminacja, pojawienie się jakiejś idei, która jest nieprzewidywalna, ale w jakiś niespotykany sposób pasuje nam do danej historii. Tego rodzaju przypadek może się pojawić w mniejszej skali, w interakcyjnym widowisku, natomiast w większym skali jest to o tyle skomplikowane, że my mamy wątki, które się rozchodzą i zawsze schodzą. I pewien rodzaj przypadku może być problemem, bo zazwyczaj te momenty iluminacyjne to jest rozdroże. Nagle odchodzimy w zupełnie innym kierunku, bo to jest charakter iluminacji. Nagle się otwiera taka przestrzeń, która do tej pory nie była zdefiniowana, a nawet przewidziana. Zresztą w tym sensie możemy powiedzieć, że hasło przypadek, czy tak jak ja to nazywam iluminacją, jest hasłem, które jest związane z prawdziwym aktem twórczym, bo prawdziwe dzieło sztuki ma swoje własne życie. To nie jest tak, że twórca wie do końca, co on czuje coś, ma jakiś zarys, ma jakiś schemat, ma jakąś partyturę, na przykład w przypadku filmu w postaci scenariusza. Ale tak naprawdę dopiero w trakcie tego tłumaczenia, w trakcie odkrywania, budowania tego świata pojawiają się właśnie takie momenty, które nie były przedtem zobaczone. One się pojawiają nagle. Film Niebieski jest takim bardzo dobrym przykładem, gdzie przypadek zdefiniował cały styl filmu. Sławomir Idziak, oprócz tego, że jest operatorem, scenarzystą oraz reżyserem, jest również twórcą Film Spring Open, czyli warsztatów plenerowych ukierunkowanych na realizację filmów własnego autorstwa. Chciałbym namówić młodych filmowców na współpracę z twórcami tych gier. I w tym roku w naszych warsztatach robimy filmy interakcyjne, ale też zapraszamy programistów. Bardzo dbamy o to, co troszkę jest zaniedbane przez aktualny system edukacji, czyli interdyscyplinarność, ale drugą rzeczą, która jest bardzo ważna, która związana jest z naszymi czasami, wszystko się rozwija bardzo dynamicznie i tradycyjna edukacja nie nadąża za rozwojem wydarzeń, czyli takie miejsca, gdzie ludzie przyjeżdżają raz do roku się dokształcać, musi być nastawione na przyszłość. My o tym rozmawiamy, czyli niezależnie od nowego sprzętu, też jest mowa o nowych sposobach opowiadania, no i gry komputerowe to jest ten przyczółek, który otwiera dla filmowca kompletnie nowy teren, nowe możliwości. Jeżeli chcą kiedyś w przyszłości, a na film, z którym przyjeżdżają młodzi ludzie, w to się zaangażować, to już muszą myśleć o tym teraz. To tak jest, że przyszłość to już jest dzisiaj i jeżeli chcemy zrobić jakąkolwiek karierę w tym świecie, bo tak szybko się zmienia, w jaki sposób musimy przewidzieć charakter tych zmian, bo nastąpi to niewątpliwie bardzo szybko. Chciałbym Państwa zaprosić na warsztaty Film Spring Open, które się odbędą 26 maja do 5 czerwca w Krakowie, Przegorzałach. Warsztaty, które jak zawsze są nastawione na przyszłość branży filmowej. Będziemy dużo mówić o interakcyjności, będzie najnowocześniejszy sprzęt, będą świetni wykładowcy, zdobywcy Oscarów. To jest wspaniałe miejsce dla młodych ludzi zaprzyjaźnić się, poznać, w przyszłości robić wspólne projekty, a w tym roku szczególnie te projekty będą skierowane na Waszą przyszłość. Chcemy Was namówić na to, żebyście myśleli o filmach fabularnych, żebyście prewizowali, bo prewiz to jest taki film na brudno, czyli żebyście zaczęli robić filmy na brudno. Jeszcze raz powtarzam, żebyście prewizowali własną przyszłość, tą przyszłość sukcesem twórców filmów fabularnych i to macie zrealizować u nas na Film Spring Open w Krakowie 26 maja, 5 czerwca. Zapraszam.